imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W poniedziałek 6 maja witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich odbiorców codziennika biblijnego. Dzisiaj towarzyszą nam słowa haseł, pierwsze z nich wyjęte z 27 psalmu, 5 wiersz. Pan skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego. A dzisiaj chciałbym, abyśmy skupili się na słowach świętego Pawła z drugiego listu do Tesaloniczan, z 3 rozdziału, 3 wiersz. Wierny jest Pan, który nas utwierdzi i strzec będzie od złego. Te słowa nie są tylko obietnicą. Te słowa to fundament naszej nadziei, to fundament naszej wiary. W tych kilku słowach kryje się głęboka obietnica, ale zarazem kryje się zapewnienie, że Bóg nie jest jak człowiek, który może obiecać, ale często nie dotrzymuje danego słowa. Jego wierność, wierność Boga jest niezachwiana, niezmienna. Boża wierność jest wieczna. W naszym życiu pełnym niepewności, zmienności ta wierność Boga jest skałą, na której możemy budować nasze życie. To fundament, na którym wznosimy nasze teraz i wznosić możemy naszą przyszłość, nasze jutro. W tym miejscu chciałbym przypomnieć dwa znane nam przykłady z kart Starego Testamentu. Po pierwsze, historię Noego. Po potopie Bóg obiecał Noemu, że nigdy więcej nie zniszczy ziemi z powodu człowieka. Tęczę, którą widzimy na niebie po deszczu, można przedstawić jako przypomnienie o tej obietnicy. Jest to znak wierności Boga i Jego stałej obecności przy człowieku, obecności z człowiekiem. I drugi przykład to życie Abrahama. Abraham został wezwany przez Boga, aby opuścił swój kraj i udał się do ziemi, którą mu wskaże. Bóg obiecał Abrahamowi uczynić ojcem wielkiego narodu, mimo faktu braku w podeszłym wieku jakiegokolwiek potomstwa. Narodzenie Izaaka było spełnieniem właśnie danej Abrahamowi obietnicy. Święty Paweł mówi nam również, że Bóg nas umocni w naszych codziennych zmaganiach, w obliczu prób i trudności. Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Mamy wsparcie, które przekracza ludzką siłę, która przekracza ludzką mądrość. To Bóg daje nam siłę, abyśmy mogli stawić czoła każdemu wyzwaniu. Zachowuje spokój i godność. Kiedy czujemy się słabi, kiedy nasze siły opadają, to właśnie wtedy Bóg objawia swoją moc. On jest tym, który umacnia nasze serca i umacnia naszego ducha. To On daje nam siłę, abyśmy mogli stawić czoła wyzwaniom, które przed nami stoją. Nie jest to siła, która przychodzi z zewnątrz, ale jest to siła, która rodzi się w nas dzięki Jego Bożej obecności. I w końcu Bóg strzec nas będzie od złego. To jest Boża obietnica płynąca z dzisiejszego fragmentu listu do Tesaloniczan. W świecie, gdzie jest zło tak często obecne, gdzie codziennie słyszymy o tragediach, o niesprawiedliwości, codziennie słyszymy o wojnach, ta obietnica daje nam nadzieję. Daje nam pewność,
że nie jesteśmy bezradni wobec zła, które nas otacza. Bo Bóg jest naszym obrońcą, bo Bóg jest naszym strażnikiem. To nie oznacza oczywiście, że życie będzie wolne od trudności, od doświadczeń, ale że w tych trudnościach, że w tych doświadczeniach nie jesteśmy sami. Bóg stoi u naszego boku jako nasz obrońca, gotowy bronić przed każdym złem, które może nas spotkać. Niech zatem, drogie siostry, drodzy bracia, te słowa świętego Pawła będą dla nas przewodnikiem i pocieszeniem. Niech przypominają nam o Bożej wierności, która jest niezmienna. Niech umacniają naszą wiarę, niech umacniają naszą nadzieję i niech prowadzą nas do życia, które jest pełne miłości, pełne dobra. Życia, które świadczy o mocy i obecności Boga w naszym życiu, obecności Boga w świecie. Mam nadzieję, że to spotkanie właśnie z fragmentem drugiego listu do Tesaloniczan będzie dla nas źródłem inspiracji i umocnienia w codziennym życiu. Pamiętajmy, że Boża wierność jest niezachwiana i zawsze możemy na tej Bożej wierności polegać i na tej Bożej wierności budować swoją przyszłość. Niechaj Bóg nam wszystkim błogosławi. Szczęść Wam Boże.